Witam was wszystkich, z tej strony Hudson Maverick. Jeszcze czasami mówię, nie wiem po dlaczego The Extreme Antichrist. Muszę się zmienić jakoś na to. Wierzę, że Hudson Maverick wam się bardziej będzie podobał. Mapka Village. W łapie Type 95. Trzystrzałowy, o ile się nie mylę. Co ja do niego dodałem? Poczekajcie. Tutaj na razie. W ogóle powiem wam tak, nie myślałem, że ten komentarz trafi na YouTube'a. Dopóki... No, strasznie. Dopóki nie spadło mi coś z nieba dobrego, Mirra od Boga. Chyba mam tu powiększony magazynek, choć... Nie, szybki ostrzał, tak, szybki ostrzał. Nie wiem, po co to jest trzystrzałowy. Tu naprawdę przystałem, bo meczyk robiony około 23 coś. Weny nie miałem, to już miał być taki naprawdę ostatni mecz, mówię... Spróbuję coś jeszcze tutaj ugrać, może jakiś fajny wynik będzie. Może coś uda mi się zdziałać. Juggernauta wylosować czy coś, no... Ale zobaczycie co będzie. Jako broń dodatkową używam... No właśnie, tego już nie pamiętam, ale na pewno... Za niedługo się dowiecie. Jeżeli chodzi o różnego typu perki, to ostatnio ciągle używam... Zwinnych rąk. Tego co mi daje większe obrażenia. Moc obalająca z MW2. I Stalkera. Stalkera albo pewnej ręki. Kurwa. Nie wiem nawet sam. Wybaczcie mi, ale no nie wiem. Ja spróbuję też robić taką ciekawostkę, że pod każdym filmikiem będę dawał co mi, jaką miałem broń, jakie miałem dodatki do broni, jakie miałem perki, jakie miałem to wszystko. Więc będzie moc. O ile ja się nie dziwię, czy ile się nie mylę, to tutaj mam pakiet specjalist. Tak, pakiet specjalist na 100 będzie. No i jak widzicie, tutaj już parę osób zabiłem. Tutaj kolejny elegancko klient się wystawił. Praktycznie spierdzieliłem mu, bo miał być predzio, ale... No, bywa, no, ludziska. Jestem szybszy, jestem mocniejszy. Co bym chciał dzisiaj poruszyć? Pakiety. Bo w ostatnim odcinku powiedziałem troszkę o tych pakietach, ale to tak na szybko, już na koniec odcinka zarzuciłem tym, jak szatan. Mianowicie pakiety specjalist. Dobre są. Oczywiście chodzi mi o predator, zrzut powietrzny i na przykład, dajmy na to, helikopter jakiś. Są dobre, ale wbija się je długo i są... Trzeba mieć już większego skilla, na przykład Grom. Grom ma skilla, tutaj Last Stand oczywiście, Rock też odmówił o Last Standach. Jakoś jestem jeszcze wkurwiony na Last Standy, ale spoko, wytrzymuję. Trzeba mieć skilla do tego naprawdę, ludziska, żeby potrafić na przykład 17 kili wziąć na Ospreya. To jest masakra. I co się właśnie teraz stało, ludzie? Mirra z nieba spadła. Ja, osoba, która nigdy by nie miała streaku 17, praktycznie na 0, dostaję Ospreya w swoje łapy. Ze zrzutu powietrznego. Ja o tej godzinie byłem najszczęśliwszym człowiekiem chyba na ziemi. Dostając tego jebanego Ospreya. Naprawdę, ludzie... To było piękne. Oczywiście ten Osprey tak się zachowuje, no jak widzicie, tak ciekawie. Źle zrzuciłem te pakiety, powiem wam. Źle je, bo naprawdę źle zrzuciłem. Ale muszę wam powiedzieć szczerze, że to było pierwsze wezwanie mojego Ospreya. Tu jak widzicie, shoot this shit, czyli zestrzelić to gówno. No, nie dziwię się, no, nie dziwię się, bo jednak starałem się jak najbardziej to ogarniać. Później parę razy zginąłem i gdyby nie to, gdyby nie ten Osprey, to ten komentarz by nawet się na YouTube nie znalazł. Może by był tam gdzieś skryty w daleko w mojej historii gier. Jak widzicie tutaj, no zestrzelili mi Ospreya. Zawiodłem się troszkę, ale mówię sobie, no spoko, jest moc, tutaj kumple zebrali to wszystko, to jest naprawdę dobre. I wracając do tych, no i tutaj zaczynam ginąć, nie? Niestety, bywa. Wracając do tych pakietów, specjalist, macie skilla, lepszego od mojego, używajcie. Jeżeli zdarzy wam się wbić nie z pakietu Ospreya, jesteście mistrzami jak dla mnie. Pakiet... Poczekajcie, nie specjalist. Specjalist, poczekaj. O kurwa, o jest. Chodzi o ten pierwszy pakiet. Specjalist to jest...
ten, dzięki któremu te perki tam macie, tak, to inaczej. Ten pierwszy, czyli to jest chyba szturmowiec ludziska. Nie wiem teraz. No to tak jak mówię, musicie mieć skilla, jesteście mistrzami, jak wyzwiecie spraya, nie używając żadnych pierdzielonych cheatów, jak po prostu biegacie, MLG jesteście zajebiści po prostu. Jesteście, no, macie moc po prostu, macie moc ludzie. Specjalist z tymi perkami, ja jakoś go nie czuję. Ja po prostu chcę za te kille mieć coś, a nie jakiegoś perka, po którym tak jak zginę, to ten perek mi nic nie daje, tak naprawdę, to jest taka chujnia. Chociaż widziałem tam kolesia z tyłu, to byłem już taki przyspany chyba, że nie zabiłem go. No i nic, no. Jest pakiet wsparcie, którego ja po prostu teraz ubóstwiam. On jest według mnie zajebisty. Giniecie, a i tak zostają wam te kille tak naprawdę zachowane, zapisane. To mi się naprawdę ludziska strasznie podoba. Szczególnie, że mniej więcej teraz w każdym meczu wyzywam bombowca. Co w innych grach niestety nie byłoby zbyt niemożliwe, jak ja bym używał jakiś awans. Jak ja bym używał jakiegoś, nie wiem, broni czy czegoś, żeby tak elegancko się wpierdzielić. I żeby mieć jakiś tam śmigłowiec czy coś. Ja nie jestem takim właśnie typem gracza. Ja jestem chujowym graczem, muszę to przyznać, ale staram, żeby było jak najlepiej. I tak jak mówię, pakiet wsparcia jest dla mnie najlepszym pakietem w tej całej grze. Polecam go wam bardzo serdecznie. Aktualnie używam w kombinacji UAV, wreszcie nie powiedziałem BSP, tylko UAV. Bombowiec Tilt, to musi być w każdym meczu, i Juggernaut albo Osprey, chociaż Osprey nie wzywam. Chodzi mi po prostu o to, że on tylko zrzuca, on nie, tak naprawdę tego nie broni, ale zanim on to zrzuci, to naprawdę ludzie tyle czasu tracicie, że to jest po prostu masakra. Nie warto. Naprawdę nie warto. Może jakby taki dłuższy mecz był, byście szybciej to wbili. Druga rzecz. Co tam jeszcze? Macie kamizelki. Kamizelki też są dobre. 50 punktów wam... A właśnie, TMP. No dobra, TMP z Modern Warfare 2, tak to będę nazywał dalej. Jest to TMP dla mnie. Z tłumikiem. Szybko zbieraj myśli. Mamy kamizelki, które wam dają 50 obrażenia, mniej więcej takie. No, przyznam wam szczerze, że to jest chujowe według mnie te kamizelki. 50 punktów dostajecie, jak wam koleś się zbierze z drużyny. Ale co wy przetrwacie dwa strzały więcej i tak zazwyczaj później zdychacie. Macie tam oczywiście jeszcze różnego typu zrzuty i to wszystko, to takie gówno według mnie, więc najlepsze połączenie, chociaż ja za bardzo tego Juggernauta nie potrafię używać, ja lamy zazwyczaj, jak jestem tam Juggernautem, czyli kolosem na polski. Więc tak jak mówię, UAV, bombowiec Tilt i Juggernaut. Staty 21 na 11, nie za dobre, nie za złe. Osprey uratował tą grę przed niewysłaniem tego na YouTube'a. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Na kolejne komentarze plus na Zagrajmy z Penumbry i z innych oczywiście. Zapraszam już za niedługo. Na pewno będą one bardzo szybko wrzucone. Mogę was prosić tylko o jedno. O łapki w górę, o komentarze, oceny, subskrypcje, o to wszystko. W komentarzach oczywiście piszcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, co mogę zmienić, czy mogę mówić o czymś innym. Bo ja na razie tak mówię, tak bez sensu, ale wydaje mi się, że jakoś to ciekawie wychodzi. Ja wam, ludziska, dziękuję. Nie było dzisiaj randomowego pierdzenia w mikrofonie. W poprzednim meczu też nie było. Nie wiem dlaczego. To taki był taki myk, który zdziwił mnie. Ja wam mogę tylko podziękować. Zapraszam na kolejne filmy Narka.